Szanowni Państwo, w tak uroczym towarzystwie bardzo mi jest miło powitać Państwa po raz drugi, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Rus. Od kilkunastu już lat, dzięki władzom gminy Nadarzy, spotykamy się tutaj, wcześniej było to w innych miejscach, żeby być ze sobą, nauczyciele, zarówno ci pracujący, jak i już emeryci, żeby spotkać się i porozmawiać. Jest mi naprawdę bardzo przyjemnie przywitać wszystkich Państwa co roku cyklicznej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Witam bardzo serdecznie emerytów, bardzo ciepło. Witam wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Szczególnie witam i jestem bardzo wdzięczna za przyjęcie zaproszenia na tę uroczystość znamienitych gości w osobę. Panią Dorotę Sokołowską, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Witamy serdecznie. Panią Agnieszkę Kuźmińską, zastępcę dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Panią Bożenę Żelazowską, dyrektora Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W imieniu gospodarzy tej uroczystości w osobach pana wójta Janusza Krzywa, pana wicewójta Tomasza Muchalskiego, pani sekretarz Edyty Gawrońskiej i w imieniu własnym. W tym momencie, drodzy Państwo, na 212 zatrudnionych nauczycieli, 92 mamy w stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego, 56 mianowanego, 97% kadry to nauczyciele mianowani, dyplomowani. Rzadko już w szkole jest nauczyciel, który ma kwalifikacje do prowadzenia tylko jednego przedmiotu. To bardzo cieszy. Zazwyczaj dzieci na Dzień Edukacji Narodowej rysują swoim nauczycielom laurki. W związku z tym, drodzy Państwo, przyjmijcie od nas taką laurkę z serduszkiem, kwiatuszkiem, w którym naprawdę napisane będzie moc życzeń i podziękowań za wytrwałość, za wybór tego zawodu, za chęć niesienia temu dziecku wszystkiego, co najlepsze i przede wszystkim w życiu osobistym dużo radości i zadowolenia z tego, co robicie. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, szanowni pracownicy oświaty, ja również przyłączam się tutaj do tych powitań, do tych serdecznych słów. Mam nadzieję, że będziemy współpracować, jak również będziemy wykuwać nowe sukcesy, rozwijać się, pomnażać ten nasz majątek oświatowy, żeby i ci najmłodsi pracownicy, ci najmłodsi nauczyciele, jak również seniorzy, czuli się dobrze. Nie tak dawno odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, zdano oczywiście z sukcesem. Dwie panie jeszcze mają do odebrania te nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, a są to specjalnie tak troszeczkę wyczekane do dzisiejszej uroczystości, bo to są nauczyciele tejże szkoły, czyli pani Agnieszka Sobczyńska, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie obydwie panie. Jeszcze raz chcę podziękować naszej klasie kierowniczej, to z nimi przez wiele, wiele lat współpracuję. Razem cieszymy się sukcesami. Porażki znosi mi niechęć, bo jesteśmy skazani na sukces i myślę, że zbliżający się rok będzie rokiem sukcesu. Wszystko dobrego. Bardzo chciałabym podziękować i panu wójtowi, i panu wice, i pani sekretarz, i wszystkim radnym za wielką pomoc. Wszyscy tutaj na sali jesteśmy. Jesteśmy tutaj dlatego, że mamy jakieś piękne wspomnienia ze swoich szkół. Gdyby ktoś nam zohydził szkołę na tym etapie, kiedy byliśmy w tej szkole, o nie, zostalibyśmy nauczycielami. Nie poszlibyśmy do takiej pracy.
Człowiek potrafi człowiekowi drugiemu dać tylko to, co posiada. Jeśli ktoś nie jest dobry, nie da dobroci. Jeśli nie jest mądry, nie przekaże mądrości. Jeśli nie jest sprawiedliwy, sprawiedliwym być nigdy nie będzie. Życzę Państwu, byście byli autorytetami we własnych szkołach. Autorytetów Polsce bardzo potrzeba. Od tych autorytetów zależy właśnie owa praca w szkole. A od owej pracy zależy jutro, nie da się ukryć. I to nie jest wcale patetyczne ani wzniosłe. To jest po prostu fakt. Jeśli pozbędziemy się autorytetów, to tak jakbyśmy samolot pozwolili pilotować jakiemuś pasażerowi, bo to bardziej demokratyczne, bo pasażerów jest więcej. Drodzy Państwo, za 50 lat naprawdę nasi uczniowie nie będą pamiętali, jakim samochodem jeździliśmy, w jakich ubraniach chodziliśmy, w jakim banku ile pieniędzy mieliśmy. Ale od tego, co dzisiaj zrobimy, może się okazać, że świat za 50 lat będzie lepszy. Życzę Państwu tego. I dziękuję za pracę. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na tą uroczystość. Jest to rzeczywiście bardzo wzniosła i taka pełna godności uroczystość Dzień Nauczyciela. Tak jak mówiła pani kurator, każdy z nas pamięta swojego nauczyciela, mentora, dzięki któremu pewnie wybrał swoją drogę życiową. To nie zawsze musi być zawód nauczyciela, ale to kim jesteśmy, nauczyciele w dużej mierze mają na to wielki wpływ. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność odczytać w imieniu pana marszałka list z życzeniami. Pani Danuta Wacławiak, przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, pan Janusz Grzyb, wójt gminy Nadarzyn. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 września 1773 roku. Chciałam Państwa prosić o jedno, abyście dalej pracowali tak, aby ta nasza nadarzyńska oświata była na jak najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego z okazji Waszego Święta. Przekazuję najserdeczniejsze życzenia z całego serca. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, ja się nazywam Grzegorz Poloczek, pochodzę z Rudy Śląskiej. Jestem byłym członkiem kabaretu RAK. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki kabaret. Oczywiście. Taki jest malutki jeden chłopczyk. Najstarszy, ale ten mały jest. Krzysiu Respondek, najmłodszy, najprzystojniejszy. I Poloczek, taki majonez w sałatce. My na Śląsku godowy. Nie będę godał tak cały program, bo mimo, że jesteście bardzo wykształceni, moglibyście nie zrozumieć. Znaczy, byłoby tak na pewno, że podobałoby się wam tak jak występ Michaela Jacksona, że fajnie, ale byście nie rozumieli, co chodzi. Także będę trochę mówił, trochę będę godał. Trochę muszę dodać, bo jestem Ślązakiem z krwi i kości, więc nie wypadałoby po prostu wstydzić się własnego języka. Poza tym przepracowałem na dole w kopalni 13 lat. I co jest ciekawe, że miałem tak dobrych nauczycieli we wszystkich szkołach, w których się uczyłem, że nawet 13 lat dołu nie zdążyło tego zepsuć. I popatrzcie, mimo tych 13 lat dołu dzisiaj występuję dla nauczycieli. To o czymś mówię. Także życzę wam tak, po swojemu. 100 lot, żebyście żyli przede wszystkim w zdrowiu, 100 lot, a potem jeszcze 50 na tabletkach. Żyć jest pięknie i nie trzeba mieć wszystkiego, więc uśmiechaj się i kochaj każdy dzień. A gdy jeszcze jakiś problem masz szalego, to nie lituj się nad sobą i coś zmień. Żyć jest pięknie i nie trzeba mieć wszystkiego, więc uśmiechaj się i kochaj każdy dzień. A gdy jeszcze jakiś problem masz kolego, to nie lituj się nad sobą i coś zmień. Tacy jesteśmy zdolni, proszę Państwa, zwłaszcza nasza młodzież, jakbyście wykształcili młodzież. Wyjeżdżają na zachód. Niedobrze, niedobrze, nie powinni wyjeżdżać. Jak można, że młodzież wyjeżdża? Bo są mądrzy, bo se radzą, a nie takie pierdoły jak my.
Ja sobie kupię, jak żebym miał pośród życia, się 21 lat, kupiłem sobie pierwszą syrenkę, żebym miał 30 lat. Syrenka, jechał rzek do Katowic, to parkował pod super jednostką, bo się było wjechać na rondo, taki, żeby był ćmok. Drobny deszczyk pada, drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. Ale cud, jeśli macie nie sami. Drobny sadek wiśniowy, na sadek wiśniowy i na rozmach.